Szczecinie na siadaniu biznesowym jestem po raz trzeci. Natomiast w skali kraju, wszystko podsumowując, to myślę, że to już jest moje 10. siadanie. Tak pokrótce powiem parę miejsc. Zielona Góra, Bełchatów, Częstochowa, Toruń, Wrocław, Lubin. Także trochę tych miejsc było i już na tapecie mam następne spotkania, które odbędą się zarówno w listopadzie, jak i w grudniu. Oczywiście warto bywać na tych spotkaniach, warto jeździć nawet i w drugie końce kraju na spotkania takie biznesowe. Krótko na temat, daje nam to na pewno nową bazę klientów, nowe kontakty, nowe spotkania, nowe znajomości, które nie od razu muszą się od razu przełożyć na biznes wprost, ale mogą kiełkować fajnymi znajomościami na przyszłość. Biznes w Szczecinie bardzo dobrze się rozwija. Najlepszym przykładem jest dzisiejsza obecność tylu firm na tym śniadaniu. Także widać, że jest zapotrzebowanie na takie imprezy i że ten biznes w Szczecinie na nowo zaczyna kwitnąć.